Już biegną pomocnicy. Już biegnie. O, przewodnik. Jak tu jest tylko jedna ścieżka, nie? Ścieżka jest do góry po prostu, nie? Może on nie jedzie, tylko on już się wykoleił. I tak powinno być, to normalne jest, nie? Zobaczcie na ten piękny bambus. To co ja z tym zrobię, nie? Zobaczcie, tam dziewczyna jest na motorze, prowadzi motor i przywiozła drugą dziewczynę na tym motorze. To niby nic, ale to jest coś, dlatego że nie w każdym kraju muzułmańskim kobiety mogą jeździć na motorze albo na rowerze. W Iranie na przykład nie mogą. Tak więc to, że tutaj kobiety mogą, mają, znaczy, że mają więcej praw i więcej swobody, nie? To bardzo ważne jest. Tutaj nie jest taki radykalny ten muzułmanizm. Oni niby są, ale tak to różnie, też zależy od wioski właśnie. Tutaj są w ogóle bardziej religijni, ale no, jak widać, nie są tak, że im zabraniają na przykład właśnie jazdy na motorze, czy tam jakichś innych rzeczy, czy kąpieli, wiecie, że się mogą rozebrać. To nie, że te kobiety pływają, nie? Ale po prostu one się tam umyją w tym jeziorze. Aczkolwiek właśnie zauważyłam teraz, że wczoraj nad tym jeziorem byli tylko mężczyźni, a dzisiaj rano tylko kobiety. Tak więc tak sobie regulują, bo w innych miejscach to widziałam, że w jednym miejscu w rzece są kobiety, a gdzieś dalej tam za krzakami w zupełnie innym miejscu są mężczyźni. Tak więc oni sobie dzielą, nie? A jak tutaj nie da się podzielić, bo jezioro jest jedne, to po prostu jakby zwyczajowo, bo to na pewno nie jest jakieś pisane prawo, tak? Tylko zwyczajowo, popatrzcie jak tu pani ubrana tradycyjnie przeszła. A tam już nie są takie, nie mają tej burki, tak? Nie mają zasłoniętej twarzy te kolejne kobiety. Wracając do tych kąpieli, tutaj jest jedno jezioro, tak? Tak więc kobiety przychodzą rano, sobie piorą i myją siebie i dzieci, a mężczyźni przychodzą wieczorem. Rany, jakie tutaj te drogi przez tą wioskę są. Ojeny, ale już tam widać asfalt przed nami. Ale generalnie, znaczy jest trochę śmieci się wala, ale to nie jest tak źle. Tutaj jest, są szkoły, światło się świeciło, więc ci wszyscy ludzie, zresztą nawet są lampy uliczne, latarnie uliczne na ulicy, nawet jedna się jeszcze świeci. Tak więc to miasto jest tak bardziej rozwinięte po prostu. Więc nie żyją tutaj w jakimś takim strasznym ubóstwie i niektórzy ludzie całkiem byli dobrze ubrani. No już widzę, że za dużo tego nie ma, bo Musa nam mówił, że taki duży bazar jest tutaj tylko w niedzielę i wtedy przyjeżdżają ludzie z pobliskich wiosek i przywożą różne warzywa i rzeczy, które kapusta jest, tutaj ma, ale ja nie chcę całego worka. Znowu ta moja nauczycielska chrypka, spokojnie, z samego rana, ale coś może nam się uda kupić. O, tu jest kapusta na sztuki, pani sprzedaje i karmi dziecko piersią od razu. Dobra, to wiesz co, chyba musimy gdzieś zaparkować. Samochód przed nami ma po prostu totalnie wywalone koło. Nie wiem jak on... Może on nie jedzie, tylko on już się wykoleił. Nie no, ten to już wygląda na wykolejony, a tutaj stanął ten nie przejedziesz tędy. Ten też nie przejadę, bo tam tiry stoją. No nie wiem, co mam ci powiedzieć, no gdzieś musisz wycofać. To w prawo może pojechać. To jest pusto.
wysiąść. No ziemniaki cebulę mamy. O, cebulę można wziąć tutaj. Pani ma cebulę. Bonjour. Bonjour. O, za 4 weźmiemy. No, dawaj. No, gdzie? O. Piątkę? O. Zobacz, tutaj pan ma papryki. O, no może jeszcze ze dwie, albo jedną, nie wiem. No. O, tyle. A baki do dziury, ma dangane, bawić do dziury. Pani smaży tutaj te piękne kondycie. Tutaj żeśmy wyczaili takie ciastka sezamowe i oczywiście nie wiemy ile kosztuje, więc daliśmy 2000 i zobaczymy ile nam pani nałoży. 2, okej. Okay. Super, merci. Ma pani takie fajne, ładne bakłażany, ale ona ma chyba je w takich męczkach, po 3, o, mi się wydaje. Poczekaj. Nie takiego giganta. Takiego A1. O Jezu, to będzie za dużo dla nas, to nie. To nie. No to udało się dogadać i kupić jednego, nie wiem, 5. Jednego kupiliśmy za 500, słuchajcie. W ogóle wydają resztę. No rewelacja jest po prostu. A tutaj jeszcze ogóreczki sobie weźmiemy. Nie liczyliśmy jakoś tak super dokładnie, ale wydaliśmy mniej niż 50 tysięcy. Tak więc wow. I tyle rzeczy żeśmy kupili. I wiecie co, nawet kalafior kupiłam. Wiecie, taki kalafior. U nas pewnie nikt by się nad nim nie zatrzymał, bo taki trochę jakby przywiędły już jest. No ale to ja rozumiem, oni nie mają to gdzie przechowywać, nie mają lodówek. No i ja wzięłam tam właśnie takie toy, taką mniejszą główkę, nie? No, a ona mi zaczęła tak dokładać, nie? I do tej reklamówki, bo ja, my daliśmy 10, już nie mieliśmy drobnych, dałam jej 10 tysięcy. I ona taki mi wór tego naładowała, po prostu chyba z 8 sztuk. To co ja z tym zrobię, nie? Więc ja jej mówię, nie, odłożyłam, zostawiłam takie trzy takie kalafiorki, nie? I jej pokazuję, żeby mi wydała i ona okej, wydała pieniądze, nie? No. I tak powinno być, to normalne jest, nie? Kurczę, a tutaj nagle to się okazuje nienormalne, nagle radość, bo mi ktoś resztę wydał. O, tu jeszcze moje oko sokoła wypatrzyło jajka. Tutaj przed nami jest taki dom. My jeszcze do tej pory żeśmy takiego domu nie widzieli. Ale to w ogóle sami bogacze, bo tutaj po prawej też takie całkiem niezłe te domy stoją. Ale ten na wprost, no to po prostu wow. Villa. Nowo postawiony ogród teraz tam widzę. Jakoś tam jest, chyba dopiero robią ten ogród. Piękna droga jest. Znowu będziemy jechać 20 km, pewnie pół dnia. Choć mapa pokazywała 1,5 godziny. Ale momentami jest lepsza droga, momentami trochę bardziej jest no, ciężko. Mi się podoba. Piękna ta droga, słuchajcie, piękna droga. Po raz pierwszy widzimy prawdziwy, niezniszczony busz afrykański.
zobaczcie na ten piękny bambus. Ogromny po prostu. Zarządziłam postój, żeby wam pokazać, bo widzieliśmy już w wielu miejscach, ale po prostu zarośnięte, także nie szło wejść. A tutaj jest jakieś takie wycharapciane. Ale generalnie mało takich wycharapcianych mamy. Większość jest po prostu wszystko fajnie, pięknie, prawdziwym buszem afrykańskim zarośnięte. Normalnie wielki ten bambus z dwóch stron, czy wszędzie tutaj rośnie. Spróbuję tam przejść. O, ktoś tam już idzie do samochodu. Ale tu nie będzie mi łatwo przejść, ale pokażę wam tylko, bo chciałam wam pokazać jakby rozmiar, prawda? O, widzicie? No z tego to można coś fajnie zbudować, nie? Naprawdę bardzo, bardzo fajnie i pięknie, malowniczo wygląda. Bardzo lubię bambus. A szczególnie właśnie taki w pięknej okazałości. Powiem szczerze, że widziałam w różnych miejscach na świecie, ale to najpiękniejsze okazy tutaj. Takie soczysto zielone, naprawdę. No tu ja jestem, gdzie są ta część ususzona, bo one tak rosną, prawda? I potem się przesuwają dalej. Ale naprawdę piękna, soczysta zieleń i bardzo, bardzo dorodne. Bardzo jest ich dużo. Więc fajnie. Pięknie. Wreszcie dotarliśmy do jakiejś niezniszczonej, a przynajmniej nie bardzo zniszczonej przez człowieka części Afryki. Zaraz się przekonamy. O, może po prostu tutaj już gdzieś trzeba będzie zostawić samochód. Po prostu dojechać najbliżej. Na pewno nie da się dojść do samego końca. Już tłumaczę, o co chodzi. Generalnie jedziemy nad wodospad. I czytałam trochę na temat tego wodospadu, ale takie informacje są takie różne. Każdy co innego troszkę pisze. Jedni po prostu zostawili samochód. Zawracasz już? Poczekaj, bo ja popatrzę na mapę. No dobra, to zawracamy. Bo chyba jednak jakoś ze złej strony żeśmy dojechali. Znaczy generalnie rzecz biorąc, do samego wodospadu nie dojedziemy. Postaramy się dojechać jak najbliżej. I czytałam, że no niestety są tam tacy mądralińscy, co niby cię zaprowadzą do wodospadu, co jak już tam jesteś, to już sobie sam dojdziesz, bo jest jedna ścieżka. Ale oni biorą opłatę za to, że cię zaprowadzą. No i oczywiście niektórzy płacą i nie mają z tym problemu, inni tam to kwestionują. Niektórzy piszą, że te osoby wtedy, jak nie chcesz zapłacić, były agresywne. I ja się w ogóle zastanawiałam, czym się chce nam jechać tam, czy się nam nie chce jechać, ale że to prawie, że jest po drodze, tak trochę musieliśmy z głównej drogi zboczyć, no to dlatego jedziemy i po prostu zobaczymy, jaka będzie sytuacja, ale jakoś nie mamy takiego strasznego napięcia, że koniecznie musimy to zobaczyć, bo wiecie co, nie chodzi o te pieniądze, tylko po prostu my nie lubimy jakichś takich dziwnych sytuacji i takiego naciągania i a już na pewno nie lubimy się kłócić i to nie jest wtedy warte, tak więc zobaczymy jak będzie. Here, but before you turn, uh-huh. And detention center, you know detention center? No. Detention center. You don't know? No. I'll firm. Okay, firm. Okay, detention. You know there? So what? Shall we go straight? Straight. Uh-huh. There. Okay. Straight and then on the left. I don't speak English. Okay. I don't speak French. I speak French. Uh-huh. I don't speak French. Yes, but here. You see the water. Uh-huh. When you turn there. So I go straight and then turn left. Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. Yeah, but how fast straight? Kilometer? Half a kilometer. Move it to me, pokaż. 5 kilometers. Five kilometers and then left. 5 kilometers. But you can turn, you can show. Tutaj masz, zobacz, yeah, well, zobacz, yes. Tutaj, o. Widzisz? Tu i tu. Ah, okay. No,
ten młody człowiek nie oczekiwał pieniędzy, więc może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Nie da się nagrywać, bo strasznie tępie. Mamy skręcić w lewo, na razie nie widać. Zaraz zobaczymy, może będzie widać. No to jest ta ścieżka, co żeśmy się zastanawiali, to ścieżka jest tu. Przecież dzisiaj nie da wjechać, tu motorem mogę wjechać. No patrzcie na tą swoją mapę. No to co? No to. No tutaj, no teraz. Pokazuję, że jest droga tutaj, której nie ma. No nie ma. Ścieżka jest dla motoru. Jak mamy tutaj wjechać? No to ścieżka, że można przejść po prostu, no ewentualnie motorkiem przejechać. Wiecie, po co jest ten patyk? Kózki niektóre mają tak samo. A to jest po to, żeby taka owieczka czy koza, jak już wyrośnie, to żeby przestała ssać mleko. Tutaj więcej takich jest. O, widzicie? Taki młodziaczek. Popatrzcie. O, ma taki patyczek zawiązany i wtedy już ta kózka nie będzie mogła ssać mleka, nie? I wtedy ludzie mogą sobie to mleko podebrać, nie? I sobie jeszcze podoić. A tam też są tylko takie czarnuszki. O! Popatrzcie. Takie czarnuszki są. O! No wstydzą się troszeczkę dziewczyny. Gdy już mieliśmy sobie dać spokój, to nagle wodospad nam się pokazał. Na wprost na tej górze, tam wali, z samej góry po prostu wali ten wodospad. No więc taka cieniutka stróżka, stąd widać się, to tylko taki, widać cienką stróżkę, ale no jest siła, no bo jest bardzo wysoko. Nie wiem na ile blisko nam się uda tam dojechać, ale widzimy go, tak więc jedziemy w tamtą stronę. Koniec drogi. Już biegną pomocnicy. Już biegnie. O! Przewodnik. Jak tu jest tylko jedna ścieżka, nie? Ścieżka jest do góry po prostu, nie? I nie da się inaczej. Nie ma innej drogi. Wodospad jest bezpośrednio przed nami. O! I ja powiększę. Widzicie? Na wprost. Dobra. Idę nagrywać. Zobaczymy, czy będą gadać do kamery. Zobaczymy. O, są na dzień dobry przyjaźni. To zobaczymy. I co? Nie, zobaczymy, ile za ten parking. Dodamy parę dolarów może. Za parking, ale spytałeś się ile za ten parking? No to pytam się i nie możesz dogadać. No to jak się nie możesz dogadać, to po co tam będziesz jechał? Te retourne on zodyka, te demente pasy. Jeżeli dormir si? No, we don't want dormir, no. No, no, we just want to go and that's it. Visit, yes, yeah. You want to pay for the company? But now, c'est 200 000. Regardez. $200,000? Oui. Pour le parking et la visite. $200,000? You crazy? Pour le guide là. No. Like I can give you 10. Dawaj dziesiątkę, pokażemy mu dziesiątkę. Jak weźmie dziesiątkę, to my zostawimy samochód. Się spytamy zaraz. Czy się dogadam? J'allais pas dormir. J'allais pas dormir. No. No, we don't want to dormir. No. No dormir. Attendez. Tu nam piezie comme ça. No, we just want to go for a walk and we will go alone. Ile? Weź, bo ja mam 100 tysięcy. Chyba jest 100 tysięcy napisał. Na głowę upadł. 100 tysięcy to jest to dormir. Walk? No. No. Why?
I can go myself. I can go. Like, look. Voilà, l'autre voiture là, ici, c'est de venir à la montagne ici. Co robimy? Aż weź, zejdź tu. Bon colonel. No, because we don't, like, I think you don't understand. Like, we don't want to sleep. No dormir, okay? Oui, okay. And we don't want... Maintenant, prenez un guide. Yeah, we just want to park, leave the car. This is public space, yes. This is not your space, not your camping, you know? We just want to leave the car. We have dogs and we will go for a walk. And that's it. Okay, I don't even know because, like, he cannot walk, like, very far because he's old, backache, you know? So I don't even know if he can make it there, you know, because it can be too steep for him. So we will just take the dogs for the walk and then we will come to see you and we say if we want to go, okay? Okay. No problem. Okay? Oui. Yeah? Un guide là-bas pour visiter ici. Yeah, but I don't know if he wants to go. Il faut garder la voiture. Yeah. D'accord. Okay? No problem. Okay? Oui. Boyam. Jusqu'à votre retour. Amil. Mamy kolejnego gościa. Amil to jest... No. Już żeśmy tu wjechali na ten, chcemy się utargować, że tylko chcemy zapłacić za parking, ale... For parking, for go, for take me. Okay, now you don't understand. Thank you. This is too expensive. Okay, almost one pay. Come, light up. No, move it. How much? 10,000. Almost if one pay you for parking. No, mówię ci. Daj mu tą dziesiątkę. How much you want to pay? 10,000, I told you. No, to jest very little. 10,000. Small, mama. 20,000. That's it. Because, you know, this is the end of our trip. Yeah. 20,000. 20,000. This is something. Like, you get nothing or you get something. You think I'm a millionaire? No, you're not a millionaire. You're not a millionaire. 50,000. No. No, pay 50. No. For pay 50. No. Je bien travaille ici. No. Bien travaille. Hey, I don't walk the line. You walk fine. Yeah. Sort of God. Yeah. For go, no, nothing. I don't do this, me, this. You go walk up yonder. For a match, like pay 15,000 for the park for go, mommy. 40. Like that. 1, 2, 3, 4 men. 40. 10. 10, 10, 10, 40. This they will go walk yonder, look here. You don't see? Okay, let's go up yonder. I nawet nie wiem, czy my mamy 50. 50 mamy. 50 mamy? No i to wszystko. Nie będziesz jutro chleba kupował. Bo nie będziesz miał. Like this is our money. This is our money. The rest money we have for tomorrow. Because tomorrow we're going to Senegal. This is the rest of the money. Yeah. Man, look. No, we're not sleeping. Yeah. No. But look into number. Into you left this one. This one. Yeah. Mamy 36,000. Na 40 nie mamy. That's all I've got. That's it. Niestety tutaj ten las, to jest piękny las świerkowy, jest jednym wielkim wysypiskiem. Masakra po prostu. I tutaj też rzeka, która, a tam kobiety piorą wodę, a tam jest po prostu pełno śmieci. Piorą ubrania. W stercie śmieci dosłownie. Masakra, to tam gdzie my byliśmy, to było, można powiedzieć, czysto.